Wtorkowe spotkanie na Jastorze miało dać odpowiedź kibicom JK HGKS Jastrzębie, czy aktualna forma ich ulubieńców bliższa jest świetnemu występowi przeciwko Sanokowi, czy też niezbyt porywającej grze z Toruniem. Krakowia to wymagający rywal z Żądłem w postaci urodzonego w naszym mieście Leszka Laszkiewicza, ale tym razem młodszy z braci nie miał okazji do zabłyśnięcia. Gwiazdami byli gospodarze, którzy już w piątej minucie wyszli na prowadzenie, gdy Petr Lipina z bliska pokonał Rafała Radziszewskiego. Radość z prowadzenia nie była jednak długa. Już 3 minuty później, po błędach naszej drużyny, aż 3 zawodników Krakowi znalazło się przed Ramonem Sopko, a koronkową akcję ukoronował golem Józef Wojtik. Pasy poszły za ciosem i tylko świetnej dyspozycji słowackiego golkipera Jastrzębianie zawdzięczają utrzymanie remisu. A że niewykorzystane sytuacje się mszczą, to na kilkadziesiąt sekund przed końcem pierwszej tercji krążek do bramki Radziszewskiego wepchnął z bliska Mateusz Danieluk. Mamy 2-1. Druga tercja stała pod znakiem skutecznej, choć mało efektownej gry gospodarzy. Pasy starały się nacierać, ale gole zdobywali Jastrzębianie. W 28 minucie ładną zespołową akcję naszej drużyny zakończył bramką Petr Lipina, który mógł nie tylko świętować swoje drugie trafienie w tym meczu, ale również 800. gola dla JK HGKS na najwyższym szczeblu. W 35 minucie powinno być 4-1, ale ten sam zawodnik zamiast wpakować krążek do bramki Radziszewskiego uderzył zbyt mocno i guma minęła poprzeczkę. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. 2 minuty później Richard Kral lekkim technicznym uderzeniem zdobył 4. gola dla Jastrzębia. W trzeciej tercji zdeterminowani krakowianie ostro wzięli się do roboty, a Sopko zwijał się jak w ukropie, raz po raz powstrzymując ich zapędy. Zawodnikom puszczały nerwy, ale do większych bujek na tafli nie dochodziło. Gdy w 55 minucie Krakowia po raz kolejny nie wykorzystała przewagi, było jasne, że tego dnia już nic nie odbierze 3 punktów gospodarzom. Co więcej, na minutę przed końcem meczu Jastrzębianie zdobyli 5. gola, a krążek do siatki skierował Richard Bordowski. Jastor szalał z radości, ale sędziowie postanowili sprawdzić na wideo, czy bramka padła w prawidłowy sposób. Problemem miało być rzekome celowe kopnięcie gumy łyżwą przez zawodnika gospodarzy. Po chwili arbiter zadecydował, że trafienie dla JK HGKS stało się faktem. Kibice owacją na stojąco podziękowali swoim ulubieńcom za wspaniałe zwycięstwo. Tym samym w ciągu 3 dni Jastrzębianie pokonali mistrza i wicemistrza Polski. W piątek będą mieli z kolei okazję do rewanżu na Unii Oświęcim za przegrane mecze o brąz. Natomiast 2 dni później rozegrają na Jastorze długo oczekiwane derby z Katowicami. Myśmy bardzo dobrze zaczęli, gdy w podstacie my grali ładnie, ale na ładnych opiece nie gra, gra się na bramki. Zrobiliśmy dużo błędów, a przeciwnik nas pokarał, wykorzystał i w tej pierwszej, i w drugiej tercji. Także tam po prostu się ten mecz zlomil. Trzecia, próbowaliśmy, ale obrana była dobra. Myśmy nie byli tak agresywni do przodu przy zakończeniu. Brakovalo nám tam tej finálnej střely do branky, do bitka. Brankář měl na všecko času, všecko viděl. Takže to jsou příčiny naše porážky dzisiaj. Troszkę się dzisiaj obawialiśmy tego spotkania po meczu z Sanokiem. Myśleliśmy, że chłopcy mogą się troszeczkę rozluźnić, ale na szczęście podeszli do tego meczu bardzo zdyscyplinowanie. Bardzo dobrze zagrali w obronie, byli w pełni skoncentrowani. Myślę, że decydującą bramka tutaj była na 2-1, strzelona przez Danieluka. Potem wiadomo, Krakowia nas troszeczkę tam w tercji parę razy przytrzymała, ale chłopcy bardzo dobrze zagrali w obronie. Sopko również bardzo dobrze dzisiaj przybronił, także myślę, że to był klucz do zwycięstwa dzisiaj.